Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Gothiku trzecim, The Beginning. Gdzie idziemy? Idziemy do miasta Triff, bo też tak się on nazywało. To znajduje się tutaj zaraz obok Kolnic, jak widzicie. I to jest parę miejsc. To jest przejście oczywiście, którym tutaj weszliśmy, to jest tunel. Tutaj mamy jakąś wieżę, Monarch Telescope. Fajnie, że teleskop Monara to jest po prostu zwykła latarnia morska, przynajmniej tak wygląda, chociaż może się mylę. Niemniej, spróbujmy wejść. Even repeated knocking gives no response. Okej, czyli się na razie nie dostaniemy tam. Będziemy pewnie potrzebowali klucza albo coś. Pewnie, wiecie, siedzi tam taki pogrzany gość, który patrzy cały czas w gwiazdy i nic więcej. Nie? Initria to jest jedno miasto. Tutaj tam jest Temple of Power i jest jeszcze Temple Ruin. Okej, spróbujmy pójść tutaj do tych Temple Ruin. Widzę, że są już słyszę, że są przeciwnicy gdzieś tutaj. Orkowie, okej. Więc ja sobie włączam nasz ulubiony tryb, prawda? Czyli Speed 20. Chodźcie tutaj, panowie. To nie powinno być większych problemów. Tyk. Dziękuję. Tak jak mówiłem. Możemy sobie sporo tam spowolnić. Mamy tutaj skrzynię. Mamy dosyć sporo wytrychu, więc myślę, że mogę zaryzykować. Tyk. Nie zaryzykować, no po prostu z nich trochę pokorzystać. Nie będę się bawił w broń dystansową, chociaż jest chyba mocna całkiem, ale chyba jednak bardziej mi odpowiada cały czas broń jednoręczna, no po prostu magia to jest taki syf tutaj, kurczę, no patrzcie, drugi raz, tak? Arkanie chciałem pograć magiem, nie opłacało mi się to w ogóle, bo po prostu magia była tak słaba. Chcę zagrać Gothica 3 we Beginning magiem, dupa. Tak, chcę do Magical Maze'a wejść. Okej. Okay. Czy jest to jakieś takie przejście sensowne, czy muszę po prostu wybrać? Nie wiem, ryzykuję. Okej. Okay. Się otworzyło. A, za każdym razem jak przechodzę, to tracę trochę HP na przykład. Okej. Okay. To jest dosyć ciekawe, w sensie ciekawie zrobione. Jest. Okej, okay, udało się. Nie wiem, jak jest to do końca działa, ale udało mi się przejść przez to. I mamy Fire Rain. Kolejną runę. Myślę, że się trochę podleczę. Nam loka sobie włączyłem. Mięsem. Leczyć na spokojnie tym. Mięsa mam ogólnie dużo, więc to nie ma bólu. Plus mięsa nie można tutaj piec, więc chyba. Na ile wiem. Więc nie ma to chyba sensu, żeby cokolwiek innego z nim robić. Tutaj mamy Killbus Hunting, patrzę za czymś jeszcze. A właśnie, ja kupiłem ten amulet i go w końcu nie wyekwipowałem, brawo ja. Teraz mi się tak przypomniało, że ej kurczę, miałem jeszcze amulet. Mamy Fire Rain. Zobaczmy, jak to działa. Chciałbym po prostu zobaczyć. No, widzicie, mamy cały czas zbugowaną tą ikonkę, tak? Okej, okay, deszcz ognia. Chyba musiałbym mieć przeciwnika przed sobą, żeby to zadziałało. Mniejsza. Manna nam się wolno teraz odnawia, to pewnie dlatego, że mamy jej dosyć sporo. Nie wiem, z czego mielibyśmy mieć. A nie mamy, mamy rzeczywiście. Są powody, dlaczego możemy mieć jej więcej, chociażby rzeczy, które mamy na sobie teraz. Okej, weźmy ten nasz mieczyk z powrotem. I co? I moi drodzy, idziemy w takim razie, skoro w tych ruinach już się tam pozbyliśmy wszystkiego. Właśnie, czy tutaj są kolejne ruiny? Nie, to jest po prostu Initria wszystko. Podoba mi się to, że rzeczywiście została tutaj przeniesiona muzyka z Gothica 3. Okej, okay, czy będę mógł tutaj wejść? Nie. Do tych ruin jeszcze wejść nie mogę. Na razie mam dwie runy. I lecimy do Initrii w takim razie. Idziemy do Initrii. Tu mamy pierwszą chatę. Bonkers House. Tu jest Bonkers. Bonkret, przepraszam, Bonkret. Where are you and what are you doing in my house? Nie, tragicznie, po prostu tragicznie mi to wyszło. A nie chcę za bardzo krzyczeć, bo znowu jest u mnie 22 i wszyscy już pewnie śpią. Znaczy wszyscy. Mówię o współlokatorach. W ogóle zostawiłem myszkę. Typowy rypek.
I'm Sardas, and who are you? I'm mighty and feared Bonkrit, and now talk. Who are you? What are you doing here? Muszę te głosy zmieniać powoli. Utama's ghost has chosen me to stop Jizaru from seizing the sealed magic. To accomplish that, I will have to find four chosen ones. I have already found two of them on Corinne's, and another one is said to be here on Trif. Corinne's is being terrorized by Jizaru's horde, which is on its way to Frit, right as we speak. Terribly though, and powerful creatures. Terribly tough and powerful. And powerful creatures, wybaczcie. Znowu Doe i Tough mi się pomyliły. During my travels, I battled them in many fights. You should have told me instantly that you came here to learn the secret of Bonkrit's Bloodfly Bonkrit's Bloodfly Sheshlik. Czyli to jest pewnie haszysz czy coś tego typu. Actually, users need an arrow or a crossbow bolt and a few bloodflies, but my time is precious. If you want me to train you, this will cost you a bottle of booze for every training session, and I don't want just any booze, but the booze made by Volsufric. What do you request from mighty and feared Bonkrit? Czego to możesz mnie nauczyć? Zostawię to tak jak jest. I just saw a barrel inside the other room. Is that really a mushroom? Mushroom? No. That's my storeroom. Storeroom? No, I was talking about... No, it's like you said. It's just my storeroom. Okay. Co do alkoholu, wiem gdzie go znajdę. Można go kupić praktycznie u większości handlarzy. Jeśli nie dostanę niestety na razie do jego tego storeroomu. Z grzybkami magicznymi. Dobrze. Skoro to już załatwione, to tutaj mamy kolejnego pana jakiegoś. Merchanta po prostu zwykłego. Oj, widzicie, to jest to nie jest Wolfsfrug, tylko Volsufric. Volsufric. Ile kosztuje jedna? 50. No to w sumie tyle samo płacimy za trening, tylko w fajniejszy sposób. Podoba mi się to. Bo to jest taki przyjemnie zrobiona kwestia treningu, nie? Ej, zobaczmy, co w ogóle ona może tam, jak może nas wytrenować. Czy to będzie wymagało LP-ków, w sensie Learning Points, tak? Czyli punktów nauki, czy nie? An arrow. Okej. On może nas nauczyć. On może nas nauczyć po prostu walki łukami i ogłem bronią dystansową lepiej. A nas to zupełnie obchodzi. Kurczę, mam nadzieję, że te pierwsze 4 odcinki, jak zagrałem i tam zostałem na tym początku, to nie jest tak, że ja tam totalnie zlamiłem i po prostu przyciągnąłem tani ten początek. Tylko rzeczywiście teraz nagle po prostu przyspieszyłem ostro z fabułą. Liczę na to naprawdę. O, jest Volsufric. Hello and welcome to my tavern. I'm Volsufric, the innkeeper. Oh, I'm Xardas. I've never seen you here. Are you new in town? You could say I'm just on my way, though. Through, przepraszam. Yes, it's no dough. You could just say I'm on my way through. What can I do for you? Could you tell me something about this town? Well, the only thing is you really need to know about Initria is that the law here is being made by the Order of Blood, and they are not to be trifled with. Tell me about the Order of Blood. Well, their headquarters is located in the large building to the north. The leader is called Korgar, but I advise you to stay away from them if you don't want to spend your life in the dungeon. I have a few more questions. What can I have for a drink? No to pewnie nam powie, że jego alkohol, no to mnie akurat nie obchodzi za bardzo. Czy tam coś jest w prawo, jakbym poszedł? To już jest granica. Nie, to jest granica, okej. Okay. W takim razie wychodzimy stąd. Wydaje mi się, że ogólnie niedługo będziemy kończyli tę grę, w sensie następny odcinek to będzie, wydaje mi się, że koniec. Jeśli dobrze pójdzie oczywiście, no kto wie. Nie wiem jeszcze jak się będzie tutaj fabuła, prawda, zapętlała może, czy po prostu ogarniała. Okej, to jest zamknięte. W sensie, czy nie będzie jakichś takich twistów i tak dalej.
Tutaj nic nie mogę zrobić. Nie, nie chcę wychodzić z lokacji. Chciałbym natomiast pójść. Właśnie gdzie? No w dalszą stronę, tak? W dalsze przeszukiwanie tego miasta. Wydaje mi się, że to miasto jest ogólnie większe od Corinis. Ale mogę się mylić. To jest ta tawerna, tam była ta... Tu był ten dom. Kurde, no to jest zdecydowanie większe od Corinis. Zobaczcie, tu jeszcze coś jest w ogóle poza miastem. Tata. Inconspicuous house. Wejdźmy. Our resistance fighter. Stop, don't move or you will end up like the... Or you will end up on the tip of my spear. Whoa. What are you doing here? Nosing around at the resistance movement's headquarters? Are you a spy working for the Order of Blood? Spy? Do you take me for a fool? We are the armed resistance movement of Initria and we are fighting the Order of Blood. I see. Does anyone happen to know Idra? I've been looking for him. It's alright. Let him be. I can tell he isn't from around here, by the way. Okay. I can tell he isn't from around here, by the way. That guy acts. Good that we've been able to clarify things this way. Okay, kim oni są w ogóle? Czy mogę otwierać? A, nie mogę otworzyć tych skrzyń. To jest Resistance Fighter. Okej, Now, does anyone here know a guy named Idra? Idra is living in a house to the north. Since the Order of Blood kidnapped his sister, he turned into a sympathizer of the Resistance. I understand. There's nothing to see here, okay. Is it me, or are you just three guys? Everyone starts small, so what if we were only able to damage the roof of the Redeemer's Tower? Funny what can be accomplished with the rain dance during winter. Besides, we have a lot of sympathizers, especially since the Star of Prohibition. Może to prohibicja jest? I can imagine that. Okej, coś jeszcze? Do you happen to have some Volsufrik's booze? We have 10 bottles, but you won't get them for free. We'll give you the bottles if you do us a favor. And what kind of favor would that be? We have to pay taxes, but can't do it ourselves because we could be identified. The taxes amount to 200 gold pieces. If you pay that for us, you will get the booze. Okej, okay, to jest dosyć tanio, bo normalnie byśmy musieli zapłacić za te butelki 500, a nas aż tak bardzo hajs teraz nie boli. I guess I have to think about it first. Dobra. Myślę, że z każdym będziemy mogli pokazać najwyżej o tym samym. Wątpię, byśmy byli w stanie dostać się do ich skrzyń. Dobra. Wychodzimy stąd. W takim razie. Jest jeszcze jakaś beczka, ale chyba nic więcej. Fajne, podoba mi się to. W sensie popularnie to nie jest jakieś ultra, hiper, mega, ale ogółem gra jest spoko. I jakkolwiek na początku była trudna, tak teraz mam takie... Spoko, no... Łatwo było to zniszczyć, tak? Science reads, Idra, Medical Alchemist, nie wiem czy to jest MD Alk, zapewne, że Medical Alchemist, użyjmy tego tak. Opening hours 8 to 12 am, 3 to 6 pm. Okej, okay, ciekawe, że ma przez 4 godziny rano i potem przez 5 godzin wieczorem. Fajnie zrobione, w sensie, no fajnie, ja bym tak nie chciał pracować, ale rozumiem dlaczego, tak? Looks like someone is having a lunch break. Aha, właśnie. To chciałem powiedzieć. Że może z tego tutaj obiad albo coś, albo jakieś takie porządki robi, no wiecie, standardowe rzeczy. A jeszcze bym wolę pracować 8 godzin pod rząd niż mieć taką przerwę w trakcie pracy. No dla mnie to jest po prostu niewygodne, tak? Tym bardziej, że ja na przykład nie jem w pracy praktycznie. Nie lubię po prostu i też nie jestem jakoś specjalnie przyzwyczajony. A dwa to, że wtedy szybciej sobie wrócę do domu, wiecie, usiądę sobie, będę mógł sobie obejrzeć coś, co będę chciał przy komputerze. Będę mógł sobie w coś pograć w międzyczasie, jedząc czy coś. A tak siedzę w pracy i nie wiem, czytam książkę w najlepszym wypadku. Jeszcze mam na to czas. Bo zazwyczaj te przerwy to jest tak, że macie pół godziny przerwy na przykład w pracy, godzinę przerwy, a w praktyce macie 40 czy między 20 a 40 minut, tak? W sensie w zależności od tego, czy to jest pół godzina czy godzinna przerwa. Dlatego, że musicie jeszcze, prawda, wyjść z na przykład
z magazynu czy z waszego office'u, w sensie z biura, w zależności od tego, gdzie pracujecie. Musicie przejść przez te wszystkie kontrole, czy też przez kwestie jakieś tam ubrania ochronnego, w zależności od tego, gdzie pracujecie znowu. No po prostu wszystko jest odliczane wam od czasu, znaczy to wszystko się odlicza od czasu przerwy, bo to nie ma tak, że wy wychodzicie i dosłownie jak wyjdziecie, to macie pół godziny, tylko to jest tak, że wy o tej godzinie danej macie przerwę i musicie się w tym czasie też przebrać, musicie się przebrać z powrotem, potem jak wracacie, musicie dojść do kantyny, czy dojść do jakiegokolwiek innego miejsca, gdzie możecie jeść, potem wrócić z niego, no to zajmuje czas, tak? I w praktyce, no tak naprawdę macie 20 minut przerwy, a nie pół godziny. Guard of Honor. Hello and welcome to the Redeemer's Tower. I am the Tower Guardsman. If you have questions regarding the tower, just ask me. Hello, I am Xardas, the Chosen One. Which Redeemer are you talking about? I can't believe it. One of those guys again, but don't worry, you are not the first one to ask me about that this week. This Redeemer is Beliar, of course. The Order of Blood built this tower to create an appropriate monument to our noble and selfless benefactor of the Celestial Realms. Beliar. Well, after its founding, the Order of Blood had the erroneous belief that they had to adhere to the doctrine of Ino on Grif and Corinus. Myślę, że to nie miało być Ino, tylko Innos, of Innos. Wydaje mi się, że tak, ale nie do końca rozumiem to wszystko, więc... Jakby, wiecie, mnie się już przez okanie wszystko wyprzyło z tym, więc wydaje mi się, że to powinno być Innos, a nie Inno. Chyba, że to o coś innego chodzi. But it turned out, and luckily soon enough, that Innos... Nie no, to musi być Innos, tak? To nie może być Inno, to jest Innos. Hasn't been the right choice. Thus, the Order of Blood soon turned... A przepraszam, miałem zmienił głos. Soon turned towards Beliar. This was a decision that the Order never had to regret. I'm from Corinisa and I don't have a clue what the Order of Blood is. It's no wonder that history has been twisted and rewritten or on Corinis. For the Order perished there just because of the malicious treason of Putomar, it's clear that the gentlemen of Corinis don't like to be remembered or even talk about this bagatelle. Butomar, being a magician of the highest circle of the Order himself, shamelessly exploited his position and stole the runestone, from the other mages in order to seal them in some temples. Thus, the Order of Blood stood helpless before the angry mob and had to retreat to this island. What would you like to know? Kurde, strasznie dużo tego jest, ale trudno, pogadajmy w takim razie. Tell me more about the Redeemer. This Redeemer is Beliar, of course. The Order of Blood built this tower to create an appropriate monument. A nie, to już było. Okej, nieważne. Przepraszam. Ale zapytałem to samo. May I use the stairs? No, you can't. As you can see, there is snow in this roof, a room on the tower. The masses of snow have broken the rooftop and the upper part of the tower is in danger of collapsing. No one is allowed up there. There isn't anything to see anyway. Okay. What do you mean by one of those again? By that I mean that now, as the passageway from Corinth to Treat is open again, a lot of strangers will probably come here to rob our society of its greatest achievements. Achievements we had to labor hard for during the last centuries. Huh. Interesting, I have a few more questions though. Dobra, I'm on my way w takim razie. Again. O co chodzi? A, te schody rozumiem, że są za nim, tak? To jest wszystko, no ale nic więcej tutaj nie można zrobić, więc wychodzimy stąd. Znaczy w tej wieży nic specjalnego już więcej nie znajdziemy. O! These statues look interesting. I guess this is the way of the temple. This is the way to the temple of life. Okej. Okay. No rzeczywiście. Jak pójdziemy w tę stronę, to może dostaniemy się do tego Temple of Life. Pytanie, czy rzeczywiście... Tak, rzeczywiście musimy tam pójść. Oj, proszę bardzo, kto tutaj jest? Disciple of Beliar. Hello, are you a follower of Beliar too, coming here for... to find an enlightenment? Czyli oświecenie. Zakładam.
Jak zakładam? Well, actually... Legend says that mighty Beliar, lord among gods, once shared his power with part of humanity. The life of all humans was being improved and simplified by that. But one day, humanity was robbed of the true god's gift by the abhorrent Butomar's treason. Interesting, tell me more. Legend says that here is in this temple, a magic healing stone is buried with which everyone is need you. Is buried with which everyone in need used to be healed for free. Yes, until Butomar sealed it here. So the temple is both a monument to Beliar's kindness and well as to Butomar's perfidy. Nie mam pojęcia, czy tak to powinno być. Czy zakończę, że perfidno. Nie wiem, czy perfidy to będzie perfidność. To mi się kojarzy, tak? Jakby z polskim. What do the old legends reveal about this stone? Well, not much. Only that the healing magic is said to have prolonged for the life of all people. I will have a look there around. A mi już nic więcej nie powie. Panowie. Okej, okay, tam, że powiedział coś, że... A, nieważne. Oni są po prostu wyznawcami Beliara, tak? Nic więcej. Czy mogę tutaj wejść? Sigh, no wonder. Quick, brothers, let's meditate. O. Ciekawe, czy normalnie można tutaj było wejść. Something here smells musty. Aha. I przyszła walka, przyszedł czas na walkę z nieumarłymi. Ja jak sobie z nimi w ogóle poradzę, bo na razie nie sprawdzałem jeszcze nigdy. Co, przyspieszę to może trochę. Okej. Okay. Z nieumarłymi raczej nie powinno być problemu. Tego co widzę. A trzeba uważać, widzicie, na tym przyspieszeniu, jak na przykład ktoś do nas próbuje z łuku, tak? Bo widzicie, że może on sobie próbuje nas z łuku, a my możemy na przykład być w akwipunku czymś, bo to się wtedy nie zatrzymuje się po prostu czas, jak jesteśmy w czymś akwipunku, tak jak mówiłem. Okej. Okay. Damy te pierdoły. Myślę, że tutaj sobie troszkę połazimy na przyspieszeniu, bo nie ma sensu, żeby się tak bawić, nie? Moim zdaniem. Dobra, i poszło wszystko. Mamy kolejną skrzynię. Dobra. Big Magic Potion. Ring of Life. O, to jest fajne. To jest, troszkę nam się HP skończyło, więc może się podleczmy. Dobra. Zajdę troszkę od tej skrzyni, żeby się móc podleczyć na spokojnie. Po mojemu. Pomując sobie mięsem, bo nie chcę nawet zużywać. Znaczy, potionów pewnie mamy już tyle, że może. Jak będę mógł nakupić tyle potionów, że mi do końca gry. Ale wiecie, jaki jestem, tak? Leczy się mięsem, bo mogę. No i mamy tutaj runę healo. Po co ja się leczę mięsem, jak właśnie znalazłem runę healowania się, co? Dobra. Spowolnimy sobie tę grę do jedynki. Wyjdźmy. Oho, i zobaczcie, szkiety przyszedł i zabił wszystkich. Prawda? Gdzie jeden szkielet wszystkich zabił? To jest aż smutne wręcz. Chyba, że oni stwierdzili, że to jest błogosławieństwo, wiecie, dali się po prostu zabić. To było idiotyczne. Dobra, mamy kolejną runę. Mamy już trzecią runę, tym razem jest to runa leczenia. No jeszcze nam została tylko jedna, tak? Co dobrze, jak dobrze liczę. Powiem, że naprawdę, w sensie, bardzo przyjemna ta gra. Jak na prostą gierkę jawową, to jest bardzo, bardzo przyjemna. I szczerze, całkiem rozbudowana. Ja grałem sporo gier na jawie dawniej, ale no wiecie, nie były one jakoś ultra hiper. Chociaż niektórzy mówią, że na przykład Assassin był straszny, tragiczny na jawę i ja szczerze mówiąc nie pamiętam go. Wiesz, tylko Assassina na PSP się o to chodzi, jak a propos takich większych marek. I no on był bardzo zły, ale no jak na możliwości PSP, no to dało się to przeżyć, ale no nadal to nie było nic ultra. Nieważne. What do you want here? Hello, my name is Xardas, and who are you? Get lost now. Perhaps you should work a bit on your communication skills. I'm here to pay taxes. Alright, but if you cause trouble in there, I'm going to test the sharpness of my sword on your skull. It won't take long. Okej, okay, rzeczywiście mogę tutaj opłacić te rachunki teraz. Znaczy rachunki taxes to są... To są... te, jak się nazywa?
No taxes. Podatki. Żeby zapłacić podatki. Wiecie, co to zabawne, ja to mogę sobie to otwierać za ich plecami. Oni mają to gdzieś, nie? Proszę bardzo, no powiem szczerze, że fajne rzeczy się tutaj znajdują. Jakby chrapanie to jest jedna z lepszych rzeczy, którą potrafię zrobić. Well, perhaps later. Fajnie, że on stoi, tak? I niby śpi. Kappa. Mamy dwóch Pact Guardów. Mamy Korgara, który jest teoretycznie, prawda, dowódcą tego wszystkiego. Raz, dwa, trzy. Brawo. I proszę bardzo. Beliar's Gold Ring of Magic. Całkiem przyjemny, muszę przyznać. Całkiem przyjemny. Weźmiemy go oczywiście, jak najbardziej, jak zresztą wszystko. Gold Amulet, który nic nam nie da. Czy coś więcej znajdziemy? Raczej nie. Korgar. I'm Korgar, so what do you want? I'm here to pay 200 gold tax money for a friend. Well, then hand of the gold over me. Hand the gold over me. Where is the gold? Anything else? My time is too precious to be wasted on mindless conversations with the riffraff. Don't you want to know who just paid his taxes? Why should I be interested in something as insignificant as that? If there is some money missing at the end of the year, it just means that the people have betrayed me. On such occasions, my guard just rambles through town and collects the missing money. What are the taxes for? Taxes are used to pay the guard, which in turn serves to protect narrow, mindless fools like you from the horde. Concerning of the horde, I'm from Corinis, the passageway. From Corinis? Yes, I've been told that the passageway is open again. Whoever is responsible for that has rendered me a good service. What do you mean by that? Finally, the Order of the Blood can restore its old strength on Corinis. At last, I can claim my rightful title as ruler of Corinis. Did you fear the Horde? The Horde is no threat to the honorable guard of the Order of Blood. Anything else? My time is too precious, blah blah. Okay. I'm new in town and looking for work. The honorable guard of the Order of Blood could always use some reinforcements. Talk to the constable in the western wing of the palace. Okej, czyli trzeba z tym konstablem tam pogadać. Why is there no alcohol being sold at the tavern? Alcohol is prohibited in Eritrea since some riffraff got drunk and attacked my guard. Okej. If that's the case, prohibition is the only solution. Okej. Jego argumentacja jest głupia, więc tutaj muszę użyć drugiej opcji. Jakkolwiek ja na przykład nie znoszę alkoholu. Niechętnie też bym go zbanował, ale są ludzie, którzy lubią sobie wypić, albo którzy są smakoszami alkoholi, niekoniecznie mocnych, niekoniecznie, prawda, tak jak tutaj Bimber, Buz, ale na przykład są smakoszami piwa, pozdro Mirek, albo pan Tomasz Kopera też na przykład z takich ludzi, albo smakosze wina, Malinowy Noc dla przykładu z takich polskich kanałów, który akurat fermentuje. Fermentuje? Czekajcie, dobrze powiedziałem. Tak, fermentuje. Destyluje się wódkę i bimber. Fermentuje się wina i waży się piwo. Chyba tak to było mniej więcej. Don't you agree that everybody should have the right to decide for themselves when to drink alcohol? Nonsense. Alcohol is predominantly a tool to control the rabble and distract it from its unpleasant situation. Only because of that has alcohol been allowed to initiate for some time, but the line has been crossed and something had to be done about that. Jezus. I believe that most people's opinion is a little bit different from yours. Hearing you talk like that, I think you should be happy that others decide your destiny for you. Every word you say is evidence of your incapacity. Do you think I would let myself be fooled by an ignorant peasant boy? Get lost.
na to, że będzie nas atakował i będę musiał się z nim pobić. Też czuję, że to będzie trzeba zrobić potem. I teraz tak mnie naszło, kurczę, warkani mogli nazwać tych wszystkich kultystów Beliara, właśnie Order of Blood. To by było fajne nawiązanie do trójki, to właśnie The Beginning, tak? Okej. Okay. No, z tym gościem nie można pogadać, bo on no niby miałem od niego dostać misję, ale jednak nie. Bo śpi. Nie mniej. Można nim zgłosić, że zapłaciłem taksy, więc... Lecimy to zrobić. I chyba na tym potem zakończymy odcinek, moi drodzy, ponieważ już mamy praktycznie 30 minut w tym momencie. Co oznacza, że... Nie trzeba kończyć, to ja mówię. Grajmy z nimi. Here's your boost, give it to me, okej. Okej, czyli wróciłem i już wiedzieli, że o tak, zrobiłeś to. Okej, Moi drodzy, w takim razie wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, fanicie Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. I widzimy się już za dwa dni w kolejnym odcinku z Gothic 3 The Beginning. Do zobaczenia następnego i na razie.